posiada każda osoba. Na przykład to, co lubi robić, spełniać się w tym i swoje, wykonać swoje pasje. Talent jest to umiejętność danego człowieka, którą wykonuje w nadzwyczajny sposób, z pasją, z zaangażowaniem, po prostu do głowy. Moim zdaniem talent jest to pewna różna umiejętność, którą człowiek powinien rozwijać, aby ona procentowała. To talent jest to dana umiejętność człowieka, który na przykład, tak jak tutaj w szkole w Cudzynowicach, nauczyciele wyłapują talenty i później każdy człowiek praktycznie wie, jakiś talent ma. Tutaj praktycznie wszyscy zgromadzeni w tej pokoju, w szkole, w świecie mają jakiś utajony talent, tylko może jeszcze o tym nie wiedzą, ale w szkole takie jak ZSR, Cudzynowice na pewno się dowiedzą, co to znaczy słowo talent. Przytrzymani, można tak jednym słowem powiedzieć, że no nie wiem, a tak to mamy jakieś talent, to chcemy się dalej rozwijać, no i to kształcimy, póki żelazo gorące, to kujemy. Więc talent jest bardzo potrzebną rzeczą w życiu człowieka, dlatego że dzięki niemu potęguje nasza pewność siebie, naszą osobowość. Talent jest potrzebny w życiu człowieka, aby oderwać się od rzeczywistości i zapomnieć o świecie codziennym. Ludzie, którzy mają problemy, znajdują sobie w życiu pasje, które uwielbiają robić. To im pomaga przetrwać w najcięższych chwilach życia. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle. Co jest ważniejsze, talent czy pracowitość? A teraz powiedzcie wy, co jest ważniejsze, tylne czy przednie koło w rowerze? Odpowiedzcie sobie sami.